A gdybyś ty dwanaście lat temu przyszedł do mnie, postąpiłbym jak trzeba. Powinieneś był mi zaufać. Nie mogłem. Mogłeś, ale wykorzystałeś okazję, by wymierzyć sprawiedliwość przynajmniej do pewnego stopnia. To, co zrobiłeś Konradowi, posunąłeś się za daleko, Noa. O wiele za daleko. To popaprany dzieciak, ale mimo wszystko jest moim synem. Porwał dziewczynkę, stwierdzam. Mógł ją zabić. On jej nie porwał, oponuje. Myślę, że teraz i ty do tego doszedłeś. To wciąż nie tłumaczy, skąd wiedział, gdzie ją trzymano. Mówię. I nie wciskaj mi pan tego kitu, że podsłuchał w barze dwóch ratowników z grupy poszukiwawczej. Mój syn jest za głupi, aby mógł kogoś porwać. Mówi. Mimo to wiedział, gdzie ona była. Nie. Nie wiedział. Wycisnąłeś to z niego biciem. Wpakowałeś mu kulkę i groziłeś, że go zabijesz, jeśli nie poda ci tej informacji. Miał tylko jedną szansę na przetrwanie, i aby przeżyć, musiał cię stamtąd odesłać w nadziei, że Drew zdoła go uwolnić pod twoją nieobecność. Znów sączy burbona. Ja swojego nawet nie tknąłem. Jezu Noa, on po prostu zgadywał. Taka jest prawda. Ale nawet gdyby jego przypuszczenia się nie potwierdziły, mógł przynajmniej cię dokądś odesłać. Farmakelik stała opuszczona już od ilu? Od dwóch lat? Trzech? Nie posłał Cię tam, abyś odnalazł dziewczynkę, tylko żeby się ciebie pozbyć. Prawda jest taka, że powinniśmy byli sami sprawdzić tę farmę, bo przecież to wydaje się oczywiste miejsce na coś takiego. To dlatego Konrad podał Ci te lokalizację. Znalazłeś ją, a on miał pecha, bo to mogło sprawić, że jednak maczał w tym palce. Ale to po prostu pech. I tyle. Nie dla Aliszy, mówię. Nie. Nie dla Aliszy, powtarza. W pewnym sensie uratował jej życie. W pewnym sensie ma rację, jeżeli to, co mówi, jest prawdą. Sam też nie bardzo mogłem w to uwierzyć, ciągnie. No bo to w sumie dość niezwykły zbieg okoliczności, zgadza się. Dlatego tam pojechałem. Nie pozwoliłem nikomu innemu wejść do środka. Wiem, że to konflikt interesów, ale Konrad to mój syn, mój dzieciak, choć nie można o nim powiedzieć wiele dobrego. Na farmie przeprowadziłem całą procedurę podręcznikowo. Zrobiłem wszystko, jak trzeba ale nie znalazłem ani jednego dowodu mogącego wskazać, że on w ogóle kiedykolwiek tam był. Czy jednak chciałbyś się dowiedzieć, czego jeszcze tam nie odnalazłem? No czego? Twoich odcisków palców, ani czyichkolwiek odcisków palców na którejkolwiek sklamek u drzwi. Wszystkie wytarto do czysta. W czasie pomiędzy odnalezieniem przez ciebie dziewczynki, a moim przybyciem tam następnego dnia – na farmie zjawił się ktoś jeszcze i wszystko posprzątał. Dlatego wierzę memu synowi Noa, kiedy mówi, że tego nie zrobił. Sprawdził pan łańcuch na obecność odcisków palców? Ten, który zostawiłeś w swoim małcie? Nie, ponieważ nie było go tam, kiedy po niego poszedłem. Zabrali go ci dwaj mężczyźni. Mówię, wysprzątali cały dom do czysta. Nie było żadnych dwóch mężczyzn w barze, oponuje. Konrad mi powiedział. Wyjaśnił mi, że zmyślił to wszystko. Nie o tym mówię, wtrącam. Earl Winters mówi, że tego samego wieczoru, kiedy znalazłem Alice, do miasta przyjechało dwóch mężczyzn. Mówi, że spędzili w mieście godzinę. Podejrzewam, że przyjechali, by zabrać stamtąd dalisę, ale gdy odkryli, że zniknęła, zostali, aby posprzątać. Tak właśnie było, mówi. Co? A przynajmniej ja też tak uważam. Znów częstuje się Bourbonem. Wiem wszystko o tych dwóch mężczyznach. Nie wiem, kim są. Ale wiem, że oznaczają kłopoty na taką skalę, z jaką ty ani ja nie mieliśmy nigdy do czynienia. I co? Zamknął pan dochodzenie? Nie spróbował pan nawet ustalić, kim oni byli? Wie pan, że przyjechali tu po Alice, zgadza się?